Przed nami jakże bardzo ważne działania związane z ogólnopolską akcją, jaką są działania pod nazwą Wszystkich Świętych. Nasze działania będą trwały dokładnie 3 dni, zaczną się od 31 października i zakończą się 2 listopada. Przede wszystkim skupimy się na takich rzeczach jak respektowanie wobec kierowców, stosowania się do limitów prędkości. Zwrócimy uwagę, czy kierowcy bezpiecznie wyprzedzają, czy sygnalizują manewry, czy te manewry wyprzedzania nie są w pobliżu przejść dla pieszych, czy też nawet bezpośrednio na przejściach, a często się to zdarza. Zwrócimy też uwagę na to, czy sami piesi bezpiecznie poruszają się, czy zgodnie z przepisami, czy stosują elementy odblaskowe, czy poruszają się po właściwej stronie jezdni. Nie. Czas Wszystkich Świętych to niewątpliwie też czas związany ze spotkaniami rodzinnymi przy rodzinnych stołach. Jak pokazują nasze policyjne statystyki, wielu kierowców w tym czasie niestety zapomina o tym i siada po takich spotkaniach po spożyciu alkoholu, czy też pod działaniem innych środków, dlatego też kierowcy powinni się liczyć ze sporą liczbą kontroli drogowych po to, żeby właśnie eliminować z ruchu tych potencjalnych zabójców drogowych. Wzorem lat ubiegłych postawiliśmy na sprawdzone rozwiązanie dotyczące zmiany organizacji ruchu. W tej kwestii nic się nie zmieniło. To znaczy, jeżeli chcemy dojechać tutaj na cmentarz komunalny, to najlepszym rozwiązaniem będzie poruszanie się ulicą Wrocławską na wprost, aż tutaj do ronda przy stacji paliw Amig. Potem następnie można skorzystać z parkingu, który znajduje się przy salonie samochodowym Toyota. Tu można pozostawić swoje pojazdy. Jadąc ulicą Wrocławską, niestety nie będziemy mogli skorzystać z pasa do lewoskrętów ulicę Domańską, ponieważ zostanie on wyłączony z ruchu. Jeżeli chodzi o ten pas, to tylko nim będą mogły się poruszać autobusy oraz pojazdy taksi. Takich jeszcze ważnych zmian to, szanowni państwo, ulica Cmentarna będzie ulicą jednokierunkową, czyli z niej będziemy mogli wyjechać w prawo w ulicę Domańskiego. Poruszając się ulicą Domańskiego, nie będziemy mogli wjechać w lewo w ulicę Cmentarną. Ruch jednokierunkowy również będzie poprowadzony na ulicy Zamkowej oraz na ulicy Ludowej w ten sposób, że wjedziemy w ulicę Zamkową, a wyjedziemy z ulicy Ludowej w ulicę Domańskiego. My również chcemy apelować do wszystkich osób, które w tych dniach wybiorą się na groby naszych najbliższych, żeby zrobić to w sposób odpowiedzialny i przemyślany. Przede wszystkim wyruszając w drogę, pamiętajmy o tym, aby zabezpieczyć nasz dom. Jeśli opuszczamy nasze mieszkanie, miejsce, gdzie zamieszkujemy na dłuższy czas, pamiętajmy o tym, żeby zamknąć wszystkie okna. Poprosić również naszego zaprzyjaźnionego, zaufanego sąsiada, żeby raz na jakiś czas spojrzał, przekręcił się obok naszego domu. Jeśli mamy jakieś wątpliwości, czy ktoś na przykład w okolicy naszego domu się może kręcić, może zaglądać do okien. O takich naszych podejrzeniach jak najbardziej poinformujmy policjantów, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. Na samym cmentarzu pamiętajmy już o tym, żeby uważać na to, gdzie zostawiamy swoje rzeczy. Tu szczególny apel do pań, żeby bacznym okiem przyglądały się swoim torebkom, żeby nie zostawiały je w żaden sposób bez nadzoru, no bo jak wiemy, okazja czyni złodzieja, no i taka pozostawiona torebka może być łupem tutaj dla kieszonkowców czy dla złodzieja. Pamiętajmy również o tym, aby w samochodach, które pozostawiamy na parkingu, nie zostawiać żadnych wartościowych rzeczy, a w szczególności na widoku. No, tak jak wspomniałem, okazja czyni złodzieja, tutaj taki złodziej może wybić szybę, może taką rzecz zabrać. My już na ten największy opolski cmentarz, czyli na cmentarz komunalny w Opolu Wsi, dojeżdżamy częściej od soboty. Dzisiaj i jutro, czyli w poniedziałek i wtorek, ta średnia częstotliwość odjazdów to co 7-8 minut. Największego ruchu spodziewamy się 1 listopada i w godzinach newralgicznych, czyli między 10 a 16, odjeżdżać z cmentarza będą autobusy średnio co 2 minuty, później co 3-4 minuty, w godzinach późnowieczornych co 20 minut. W tym roku, podobnie jak w latach ubiegłych, uruchomione zostaną specjalne linie, linia 0, C3, C8, C10, C12, C16 i C17. Nowością jest linia C10, która połączy Opole Czarnowąsy z cmentarzem przy ulicy Cmentarnej. Ta linia będzie z ulicy Budowlanych skręcała w Wrocławską i później już prosto tą ulicą dojedzie do cmentarza komunalnego w Opolu Półwsi.
Jeżeli chodzi o 2 listopada, czyli o dzień zaduszny, ta częstotliwość odjazdów linii, które standardowo kursują z Opola Półwsi, z cmentarza, będzie większa i średni odjazd to co 7-8 minut. Wracając jeszcze do 1 listopada, proszę patrzeć na rozkłady jazdy. One znajdują się na wszystkich przystankach w internecie, na stronie internetowej mzkopole.pl. Tam wszystkie informacje będą się pojawiały, informacje dotyczące zawieszenia linii, a mieszkańców Wrzosek, Sławic, ulicy Przylesie i Wspólnej zachęcamy do tego, aby korzystać z tak zwanej linii okulnej. Można się umówić na taki specjalny odbiór przez naszego busa. Trzeba zadzwonić na naszą dyspozytornię i taki odjazd do tej największej opolskiej nekropolii również będzie zapewniony.